Henryka Roszkowska urodziła się 7 sierpnia 1926 roku w Siedliszczu, powiat chełmski. Jej rodzice Władysław i Paulina z domu Ciesielska. Rodzice posiadali gospodarstwo rolne w Siedliszczu, to jest mała wioska na Lubelszczyźnie w powiecie chełmskim. Na początku II wojny światowej była świadkiem zbrodni dokonywanych przez Ukraińców na mieszkańcach powiatu chełmskiego. W czasie okupacji niemieckiej w 1940 roku przeniosła się do Lublina. W Lublinie tam ukończyła szkołę zawodową, była szewcem i tam wtedy poznała swojego męża Stefana Brzuszka Borutę. To nie był taki pierwszy, lepszy partyzan, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, tak bardzo nieładnie, dlatego że to był człowiek z klasą. Jak się patrzy na jego zdjęcia cywilne, później zdjęcia mundurowe, on ma na twarzy wypisane. To jest inteligencja, to jest postawa, to jest pion moralny, to jest przekonanie polityczne, że to, co robi, to jest słuszne, właściwe i potrzebne. Pani Henryka jest przy nim. W połowie 1943 roku Stefan oraz jej koledzy wciągnęli ją do konspiracji w szeregi Armii Krajowej do oddziału Edwarda Ziemkowskiego, pseudonim Waligura. I ona pełniła funkcję łączniczki, przenosiła meldunki na terenie Lublina, ale również rodzinnego Siedliszcza. Zajmowała się głównie prowadzeniem jakby rozpoznania, co się dzieje w okolicy, na trasach tych wokół Siedliszcza, Cycowa i Lublina, bo podróżowała często do Lublina i tam rozglądali się, co się dzieje, plus typowa rzecz dla łączniczek, przenosili między sobą różne wiadomości, komunikaty w związku ze zbiórkami, akcjami jakimiś partyzanckimi. Czyli taka typowa funkcja łączniczki i wywiadu. Kobiety w konspiracji pełniły bardzo różną rolę. Przede wszystkim to był kolportaż prasy, to były służby sanitarne, ale mało kto wie, odegrały olbrzymią rolę w wywiadzie. W Narodowych Siłach Zbrojnych kobiet w wywiadzie było nadproporcjonalnie dużo. Były też także takie, które na placówkach pełniły funkcje dowódcze, wchodziły do komend powiatowych. Zawsze trójkami szli, nieśli jakieś dokumenty, papiery, rozkazy, meldunki, zawsze na piersi gdzieś tam ukryte. Kiedyś mówiła, że miała broń w takiej mufce. Takiej, gdzie chowa się dłonie zimą, to miała tą broń. Brała udział w akcji Burza jako łączniczka, a 8 września 1944 roku zawarła związek małżeński ze Stefanem Brzuszkiem. Ja, Henryka, biorę sobie Ciebie, Stefanie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.
Życzę wam wszystkiego najlepszego, młodzi, żebyście w tej wolnej Polsce radośnie i szczęśliwie mogli począć potomstwa. Pomyślności, żebyście zawsze tak na siebie patrzyli z miłością, szacunkiem i żebyśmy doczekali tej wolnej Polski. Dzięki. Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo miłości i przede wszystkim wolności. Żeby ta walka już się skończyła, żeby już nie trzeba było po lasach się chować, no żebyście byli w zgodzie, żyli w miłości. Tego wam życzę z całego serca. Dziękujemy. Dzięki. Stefan miał 27 lat, a Henryka 18, jak brali ślub. To była jej taka pierwsza wielka miłość, podejrzewam. I Stefan też musiał być w niej mocno zakochany, skoro starali się mimo tych przeciwności, z uwagi na to, że byli rodziną jakąś dalszą, ten ślub wziąć. Stefan dostał powołanie do wojska. Pod koniec października 1944 roku zgłosił się do służby. W tej służbie pozostawał aż do kwietnia 1945 roku. Dostał początkowo propozycję pójścia do szkoły oficerskiej, z uwagi na to, że przed wojną był podoficerem i z tego nie skorzystał. Został powołany do 2. Armii Odrodzonego Wojska Polskiego. I widząc, co tam się dzieje, że to jest pozorne tylko Wojsko Polskie, że AK-owców, NSZ-owców aresztuje, wysyła na Sybir lub ci ludzie giną w nieznanych okolicznościach. Stefan widział, co się dzieje i w kwietniu 1945 roku, kiedy dostał przepustkę na święta wielkanocne, zwyczajnie zdezerterował. W tamtym okresie już prężnie funkcjonował oddział pogotowia akcji specjalnej przyjaciela Eugeniusza Waleskiego Zemsty na terenie Chełmszczyzny. Stefan udał się do tego oddziału, przyłączył się i został mianowany dowódcą drużyny, czy też inaczej, jak się mówi w niektórych źródłach, plutonu południowego. Boruta ze swoim oddziałem, swoim plutonem zajmował się przede wszystkim walką z bandytyzmem, likwidacją konfidentów nowej władzy, uspokajaniem, można tak powiedzieć, też działaczy komunistycznych w terenie. On generalnie większość czasu przebywał w lesie. Ona od momentu, kiedy objął dowództwo nad oddziałem partyzanckim, widziała się z nim zaledwie kilkukrotnie. Często przenosiła również meldunki do oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych. Stefan, kiedy ona przebywała właśnie w obozowisku partyzanckim, Stefan Brzuszek przekazywał jej jakieś meldunki, informacje do przekazania danym osobom, konspiratorom czy do innych oddziałów partyzanckich, m.in. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. A ty wiesz w ogóle, co my tam mamy w tej torbie? Dokumenty lewe dla chłopaków z lasu. Dzięki niemu uda im się uciec na ziemię zachodnie. A dziewuszki kuda, a? A dawaj, pojechali, no. No dawaj, no. No proszę, dawaj, pojechali. A dawaj, pojedziemy w Sowieckim Sojuszu. Przestań, ja mam męża. No Wania, otrzymaj to! Zatrzymaj auto! No co? Zatrzymaj auto! Co, blядь, no! Uciekamy! Gdzie? Ej, stoję! Stoję! Stoję, blядь! Stoję! A blядь, suka! Kiedy byli razem, to uciekali zimą do leśniczówek, ukrywali się, a latem mieszkali po różnych lasach. Stefan i Henryka nie nacieszyli się za bardzo sobą. We wrześniu 1944 roku zawarli związek małżeński. Stefan trafił do wojska już w październiku. Potem w wojsku przebywał do kwietnia 1945 roku i potem był już w podziemiu. I praktycznie cały czas w terenie, poza miejscem zamieszkania, na jakichś melinach. Mimo wszystko urodziło im się dziecko. Henryce i Stefanowi, była to córka Bożena Maria,
Dziecko było dosyć chorowite z tego, co wiemy ze wspomnień i zmarło po 3 miesiącach w październiku 1945 roku. Ona już wtedy zaszła w drugą ciążę. Stefan Brzuszek załatwił jej lewe papiery na nazwisko Henryka Marczyńska. Została aresztowana 23 czerwca 1946 roku. Ona była w zaawansowanej ciąży. Była w czasie tego śledztwa katowana, bita, kopana po brzuchu, po całym ciele. Śledczy, który ją torturował i się nad nią pastwił, major Jan Jędrzej, był znany z takich wyrafinowanych tortur. Wprowadźmy! Wiemy, że jesteś żoną Boruty i że masz sfałszowane dokumenty. Więc darujmy sobie tą zabawę w kotka i myszkę i przejdźmy do drugiego etapu. Wprowadź drugą! Kto to jest i skąd ją znasz? Nie wiem, kto to jest. To jeszcze raz. Kto to jest ta tutaj? Żona Boruty. Powiedz nam wszystko o działalności. Mylinach, kontaktach, miejscach spotkania. Puścimy cię wolno. Przecież wiesz, że nie jesteśmy jakimiś tam barbarzyńcami, żeby trzymać w więzieniu kobiety w ciąży. Powiedz, co wiesz, a jeszcze dzisiaj wyjdziesz na wolność. Nam zależy na Borucie, a nie na tobie. Henryce. Nic nie powiem, bo nic nie wiem. Mąż odsunął mnie od wszystkiego. Z oddziałem nie chodzę już 5 roku. Zresztą jesteśmy z mężem w separacji. Nie mamy ze sobą kontaktu. Mąż wyparł się dziecka. A ty wiesz, że jestem za stary miś, żeby się złapać na sztuczny miód? Mów! Albo zobaczysz, co znaczy staropolska gościnność na Zamku Lubelskim. Ja nic nie wiem. Wejdź! Mówisz czy nie? Gdzie Boruta? Nie wiem! Gdzie Boruta? I cały czas zadając te same pytania i ona potrafiła 24 na dobę w kółko i to samo, bez żadnej przerwy, być wypytywana o to samo. Pewnego razu też przeprowadzili żołnierze jej męża, Boruty, którzy zostali aresztowani, to powiedział dokładnie, cytuję, to było mięso z tych ludzi. Pytali się ich, kto to jest. No to oni odpowiedzieli, no żona naszego dowódcy Boruty. Powiedziała funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa, funkcjonariuszom, którzy ją torturowali, że ona już ze Stefanem nie żyje, że on ją zostawił, że ona żądała alimentów, że on namawiał ją do aborcji, że w ogóle nie wie, co się z nim dzieje. Jej mąż zawsze powtarzał, nigdy nie przyznawaj się, że jesteś waka, choćby ci nawet zrywali paznokcie u rąk. Nie możesz się przyznać, ty nie odpowiadasz za moje winy. I ona się zawsze tego trzymała.
Mówiła, że była kopana w brzuch, kiedy była w ciąży. No i to były jej słowa, że to dziecko zakopali we mnie. Twój mąż zrobił coś głupiego, coś niewybaczalnego. Coś, co nas bardzo rozzłościło, dlatego cię tutaj wezwaliśmy drugi raz. I teraz nam powiesz, gdzie on jest, albo gdzie może być, albo... Żywa stąd nie wyjdziesz, rozumiesz? Mówiłam, że nic nie wiem. Nie mam z mężem kontaktu od dawna. Sami go szukajcie. Gdzie Boruta? Nie wiem! Pytam się, gdzie Boruta? Nie wiem. Gdzie Boruta? Nie wiem! Gdzie jest Boruta? Gdzie nie jest Boruta? Nie wiem! Zamek Lubelski jako miejsce represji było miejscem szczególnym, dlatego że podczas okupacji niemieckiej to było bardzo ciężkie więzienie, katownia. Tam wiele osób straciło życie i gdy wchodzili bolszewicy w lipcu 1944 roku, tam jeszcze była niezastygła krew. Oni tych więźniów wymordowali i natychmiast w jednej praktycznie chwili to więzienie niemieckie zostało przekształcone w więzienie komunistyczne, więzienie sowieckie. Los kobiet w takich więzieniach był szczególnie trudny z racji fizjologii, z racji młodego wieku, ale także stosowanych tortur wobec nich. I te kobiety to przechodziły. Ochroną nie była ani ciąża, ani jakieś ułomności fizyczne. Bili, maltretowali każdego, kto im się nawinął pod ręce. Stała w wodzie minus 25, tak, to tak opowiadała, że taka była temperatura, a ona stała w tej wodzie. Zresztą spały te kobiety na podłogach, przewracały się na 3-4, raz na jeden bok, raz na drugi. O torturach to no, przeróżne były. Tam ciąganie za włosy, kopanie, bicie. To przy każdym przesłuchaniu było to standardem. Jakby zaprowadzanie odpowiedniej atmosfery przed przesłuchaniem. Także to nie wygląda tak bielutko, jak jest przedstawione w IPN-ie, tam na tych suchych tych, bo to jednak pisali komuniści, pisali to, co chcieli, a później trzeba było podpisać. Przy czym, tak jak twierdziła, że cały czas wiedziała, że jak ma powiedzieć o czymś, co oni tam wiedzieli i co ten, to zawsze musiała wskazać nieżyjącego. Jak już musiała, to się wskazywało, mówi, zawsze osobę nieżyjącą, żeby nie zaszkodzić nigdy osobie, która jest żyje. I tak do końca postępowała, czyli żadnej osoby żyjącej nie wydała. Zostało to zrzucone, jeżeli już musiała, to na nieżyjących. Obsypywali stopy mąką albo solą, żeby był ślad biały. Jak ta osoba wykroczyła, chociaż na centymetr był widoczny ślad, że naruszyła to miejsce, gdzie stoi, była za to bita. No ile można było wytrzymać? Kilka godzin? Kilkanaście już nie. Więc naturalnym przejawem tego było, że ta osoba upadała, więc była wyciągana, bita, bo naruszyła regulamin. Też wiemy to z dokumentów, z akt śledztwa, że przez prawie 3 miesiące przebywała w szpitalu. Nie była w areszcie, tylko po pierwszych 2-3 dniach trafiła do szpitala, dzisiejszy szpital wojewódzki w Lublinie, i straciła dziecko. Pomóżcie jej! Boże, co to chodziła? Weź się, ja podnieśmy. Jak się czujesz, Henia? Moje dziecko! Magda Barasa! Spokojnie. To dziecko urodziło się martwe, a żona była tak wycieńczona, to lekarze mówili, że to dziecko żyje i ona musi je po prostu karmić, jest na intensywnej terapii. Powiedzieli, w jakim stanie, chcieli jak najdłużej ją przytrzymać w tym szpitalu, żeby doszła do siebie. Przetrzymywano ją tam bardzo długo, po to, żeby ją uchronić od tych ciężkich przesłuchań.
które miały miejsce, jak z powrotem wróciła do szpitala. Z tego, co powiedziała, to dziecko zmarło w szpitalu w krótkim czasie po urodzeniu i nawet na jego pogrzebie też nie była, bo gdzieś zostało pochowane na cmentarzu koło katedry chyba. Próbowałem to tam znaleźć, ale nie udało mi się. Po wyjściu była bardzo ciekawa, jak pochowali tą córeczkę. Powiedziała, że musiała zobaczyć, jak jest pochowana. No i opowiadała właśnie, że poszła na tą farę w nocy, późną nocą, przez dziurę w płocie. Weszła i własnymi gołymi rękami odkopała ten grób dziecka i zobaczyła, jak jest pochowana. Krzewina! Ten się nada. Zatrzymaj go. Kontrola drogowa, proszę się zatrzymać. Puśćcie nas, bo sobie narobicie problemów. Jestem siostrą prezydenta Pieruta. Panie poruczniku, jest pan potrzebny. O co chodzi? Puśćcie nas, bo będziecie mieli kłopoty. Ja jestem siostrą prezydenta Bieruta. Słyszałeś? A my jesteśmy polscy partyzanci. Porucznik, ja strzem ręce do góry. Z wozu! Z wozu! Wysiadać! Z wozu! Z wozu! Aresztujemy ich. Możemy ich wymienić na więźniów w zamku. Ryzyko duże. Wiesz, jakie się piekło zacznie, jak zaczną jej szukać? Ube ma moją żonę. Musimy spróbować ją uwolnić. Dobra, zwijamy zasadzkę i pryskamy z nimi do lasu. Jesteście aresztowani. Zabierzemy was w bezpieczne miejsce. Krzewina, prowadź. Szybciej! Naprzód! Szybciej! Naprzód! Ruszać się! To był zupełny przypadek. To nie była akcja planowana. Na trasie w miejscowości Kamionka założono zasadzkę. Zasadzka polegała na tym, że część oddziału zaległa w polach na pozycjach bojowych, a część pozorowała kontrolę wojskową na drodze. Sprawdzano auta, odsyłano, puszczano je dalej, ewentualnie samochody ciężarowe, które były potrzebne do dalszego przemieszczania się. Rekwirowano i tak wieczorem około godziny 18 przez przypadek natrafiono na rodzinę prezydenta ówczesnego Bieruta. Bo zatrzymali transport, tak naprawdę zatrzymał go 16-letni żołnierz Jastrzębia, Stanisław Pakuła, pseudonim Krzywina. Zrobiliśmy zasadzkę jakieś 10 km przed hełmem samym lubelskim. Ja stałem, auta jechały, żeby na podwody mieć później, jak się wycofywać auta, i na pobocze. A Jastrząb podchodzi, a ona mu głosem, siostra Bieruta, Zofia Malewska. Jak tak można zatrzymywać rodzinę prezydenta? A Jastrząb mówi, a my chłopcy z lasu. Aresztowanych wzięto na ciężarówki i pojechano do Kolonii Krasne, gdzie partyzanci wraz z aresztowanymi przebywali przez niecałe 3 doby. Gdybyśmy mieli was potraktować tak jak pani brat i jego koledzy traktują naszych partyzantów, musielibyśmy was zabić, torturując uprzednio w bestialski sposób. Ale my tacy nie jesteśmy. Jesteście w gościnie i traktujemy was z gościnnością, chociaż jesteście naszymi wrogami. Korzystamy z okazji, z tego, kim pani jest, i chcemy wynegocjować wymianę pani na uwięzionych na zamku w Lublinie. Nie ma tam bandytów i kryminalistów, jak pewnie myślicie. Ale nasi bracia, matki, ojcowie, narzeczone, żony. Moja żona tam jest. Jest w 8. miesiącu ciąży, a UB nic na to nie zważa. Do czasu organizacji tej wymiany będziecie trzymani przez nas tutaj. Nie bójcie się, nic wam nie będzie. My nie jesteśmy tacy jak UB czy pani brat. Do opieki przydzielamy wam sanitariuszkę, naszą morwę. Jedyną dolegliwością, na jaką mogli poskarżyć się członkowie rodziny Bieruta, było to, że musieli wspólnie odmawiać
poranną i wieczorną modlitwę razem z oddziałem. Byli do tego jakby przymuszani, co z taką anegdotą wspominaną gdzieś tam przez członków oddziału. Wzięli do niewoli siostrę samego Bolesława Bieruta, sowieckiego agenta nasłanego do Polski przez Moskwę. I takie wydarzenie odbiło się bardzo szerokim echem. No jak to? Siostra wodza... Morwa, wyprowadź państwa Malewskich na spacer. Na pewno chcą zaczerpnąć świeżego powietrza. Wychodzimy. Czy wyście powariowali jeden z drugim? Wiecie, co komuniści zrobią, żeby ich uwolnić? Będą szli wioska po wiosce i będą zabijać i patrzeć, czy to partyzant, czy nie partyzant, czy ludzie ze wsi. Panowie, nie ma co kombinować z żadną wymianą. Tylko po prostu trzeba ich uwolnić. To jest za gruba sprawa, żeby tak się bawić. Gówno tam, to jest okazja, to jest szansa przecież. Możemy uwolnić naszych. No to jest szansa, Komar. Oni tam na zamku mają moją żonę. Jest w ciąży, katują ją. Ty wiesz, co ja przeżywam? Bruta, ja wiem, co się dzieje, jak ktoś trafi na zamek. Tam są nasze żony, matki, dzieci, koledzy, partyzanci. Katują każdego. Nie patrzą na nic. Ale to nie jest metoda. To nie jest metoda, żeby wymienić na siostrę Bieruta. Siostra wodza rewolucji. Musicie ich wypuścić. W Chełmie na dworcu czeka kilkadziesiąt wagonów z UB, z milicją, z Sowietami, z KBW. I czekają tylko, żeby wyjść w teren i iść wiosce po wiosce, by domordować wszystkich. Musicie ich wypuścić. Bez stawiania żadnych warunków. To nie jest zabawa. Stefan, on ma rację. Jak ruszy obława, to wybiją nie tylko nas, ale i całą strukturę winu, NSZ-u, wszystkich. Ale niewinnych ludzi. Moja narzeczona też tam jest. Ale nie mamy innego wyboru raczej. Ale wy jesteście słabi, no mięczaki po prostu. Taka okazja i mamy co, po prostu ich puścić? Tak, tak, po prostu. Koniec zabawy. Pojedli, popili. Nie do widzenia. No krew się we mnie gotuje. Nie mamy wyboru. Nie była bita, nie była maltretowana, nie była torturowana. Chodziło tylko o przetrzymanie, pokazanie, że podziemie coś znaczy, że podziemie coś może i została wypuszczona. Dlaczego? Dlatego, żeby nie było represji. Ale ujma dla komunistów była potworna. Nie upilnowali siostry wodza i ta siostra dostała się do niewoli. I w dodatku z tej niewoli wyszła, niepokiereszowana. Ci rzekomi zbrodniarze, ci bandyci nie zrobili jej krzywdy. Propagandowo efekt został osiągnięty. Wypuszczamy was, bez warunków jakichkolwiek. Mamy jednak nadzieję, że doceni pani sposób, w jaki była przez nas traktowana i przekaże list swojemu bratu. Odczytamy go pani. Zatrzymaną rodzinę pańską wypuszczamy na wolność całych i zdrowych. Gdybyśmy chcieli zastosować wobec rodziny pana metody, jakie stosuje Urząd Bezpieczeństwa Publicznego wobec rodzin aresztowanych politycznie Polaków, winniśmy rodzinę pańską zmasakrować. Powybijać zęby, wyłamać ręce. Nie zrobimy tego. Nam obce są bestialstwo i rozpasanie. Nie zatraciliśmy etyki chrześcijańskiej. Walczymy tylko z tymi, którzy mają umazane ręce w niewinnej krwi bratniej. My nie chcemy przelewu krwi bratniej, a do tego rozpaczliwego kroku pcha Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Wypuszczamy pańską rodzinę na wolność, nie żądając za to nic. Uważamy jednak, że podobnie postąpi pan, panie prezydencie, i każe pan zwolnić aresztowane rodziny ściganych politycznie. Mogę was zapewnić, że ten list osobiście przekażę mojemu bratu i dołożę wszelkich starań, aby wasze rodziny zostały uwolnione. Proszę o to panią jako kobietę, która być może zrozumie, co czuje więziona inna kobieta i to w ciąży. Obiecuję to panu. Jak to dobrze, że jesteś cała i zdrowa. Kiedy dowiedziałem się, że porwała was ta reakcyjna banda, szczerze mówiąc, obawiałem się najgorszego. Myślałem, że już po was. My też. Ale wyobraź sobie, że nie było tak źle. Traktowali nas całkiem łagodnie i dobrze. Myślę, że po prostu się bali. Znaczy,
czuli respekt przede mną. Bolek, nie łudź się, oni tobą gardzą. Uważają, że jesteś największym zdrajcą w historii Polski. Nam nie zrobili nic tylko dlatego, że liczyli na uwolnienie swoich ludzi, którzy są więzieni na zamku w Lublinie. Obiecałam im, że przekażę tę sprawę bezpośrednio tobie. Tu mam list od nich, proszę. Żadnych targów z bandytami nie będzie. Nie zrozumiesz, źle. To oczywiście to bardzo dobrze, że wypuścili was całych i zdrowych. Ale to nas do niczego nie zobowiązuje. A świadczy tylko o ich naiwności. Ale mógłbyś przynajmniej przeczytać ten list. Im naprawdę chodzi tylko o kobiety, o żony i narzeczone tych partyzantów. Żona tego dowódcy, który nas przetrzymywał, została aresztowana w 8 miesiącu ciąży. I to twoje ubę ją tam trzyma, na tym zamku. To co, jak urodzi dziecko, to dziecko też będzie w więzieniu? Julia, musisz zrozumieć jedną rzecz. To nie jest zabawa. To jest rewolucja. Jeśli teraz nie wykorzystamy w 100% szansy, którą dał nam Stalin, druga okazja może już się nie nadarzyć. Dlatego musimy zniszczyć reakcję. Tych, których da się złamać, będziemy łamać. A tych, którzy nie chcą się podporządkować władzy, siedzą i dalej walczą w lasach, musimy wybić. Inaczej nigdy nie przejmiemy władzy w tym kraju. No ja rozumiem. Tych partyzantów, żołnierzy, sanację, obszarników, tak. Ale kobiety i dzieci? Wszystkich! A co ty myślisz? Że ta żona herszta bandy to inna? Oni są wszyscy tacy sami. Kobiety, dzieci, starcy, wszyscy tacy sami. A co ty myślisz? Że jak ją wypuścimy i ona potem urodzi to dziecko, to na kogo je wychowa? Na komunistę? Nigdy. Wychowa tego bękarta na takiego samego faszystę, jak jej mąż. Co ty gadasz? Zwariowałeś? Od tej władzy to już ci się całkiem we łbie poprzestawiało. Julia, zrozum. Albo my ich, albo oni nas. Ty naprawdę myślisz, że nasza władza jest taka silna? Że mamy takie poparcie? Prawda jest taka, że gdyby nie Armia Czerwona i NKWD, o które wybłagałem Stalina, nasza władza w tym kraju skończyłaby się po 3-4 tygodniach. Tak. Tak, tak. Jeszcze dużo lat pracy przed nami, zanim uda się złamać ten uparty naród. Ale wpierw musimy rozprawić się z reakcją. Z tymi bandami. A potem PSL, obszarnicy ziemscy, a pieprzony kler. Dlatego nie będziemy zajmowali się żadnymi babami w ciąży. Julia, zapomnij o tej sprawie. Proszę cię. Ja obiecam ci jedno, że znajdziemy tych bandytów, którzy dopuścili się tej bezczelności wobec nas. I w tym czasie zginął jej mąż i jedna z pielęgniarek przyniosła jej gazetę i położyła jej na brzuchu. I tam wielkimi literami było napisane, że Stefan Brzuszek, pseudonim Bruta, nie żyje. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie leżą żołnierze, tak, bohaterowie podziemia antykomunistycznego. Trzebano ich w rozmaitych miejscach, tak żeby nikt ich nie mógł znaleźć. A ciało Boruty po przeszukaniu, zrewidowaniu wyrzucono pod bramą cmentarza w Cicowie nocą, razem z ciałem drugiego poległego wtedy właśnie wuja. Tej samej nocy zostali oni pogrzebani przez członków konspiracji z Cicowa na tym cmentarzu. I ten grób znajduje się do dzisiaj. Tylko bezpiecznie. Hej. Tylko cisza. Mam mój sygnał. Thank you.
Proszę, obławaj, wstawaj. Co? Prosto. Burta miał przy sobie list od Henryki w kieszeni munduru. Wysłany został przez nią 16 czerwca 1946 roku, na 2 tygodnie przed jej aresztowaniem. Najdroższy Stefanku, skarbuniu, ja to chyba zawsze będę miała do ciebie co pisać. Przed 2 dniami napisałam, właściwie nabazgrałam. Kotuniu, nie myśl tak bardzo źle o Heni, bo ja, jeśli nie dostanę listu od Stefanka, to uważam, że ze Stefankiem coś się stało złego. Skarbuniu, teraz to już ty musisz obrać imię dla córeczki i synka, choć zdaje mi się, że będzie tylko jedno potrzebne, ale nie wiem jakie. Stefanku, mam wrażenie, że to będzie syn. Kotuniu, bardzo dziękuję za pieniążki, które otrzymałam. Skarbuniu, Henia tak bardzo tęskni za skarbuniem. Boże, kiedyż będziemy razem? Jak długo to potrwa? Porucznik Stanisław Ludźko, wtedy, kiedy była prowadzona sprawa, to był początek 1947 roku. Ojciec pojechał właśnie do Lublina, wtedy, kiedy moja matka siedziała w więzieniu. Ujrzał piękną dziewczynę, właśnie Henrykę Brzuszek, i od razu od pierwszego wejścia się w niej zakochał. I na tej rozprawie zobaczył matkę. Podobno zakochał się od pierwszego wejrzenia, czego nie można było jeszcze powiedzieć o mojej matce, dlatego że w rozmowie z nią to wręcz ją, tak jak to mówiła mama, zaszantażował. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia i powiedział do niej, albo będziesz moja, albo własnoręcznie cię zestrzelę, bo i tak jesteś do strzału, więc nie masz wyboru. Ciebie, mówi, i tak skażą na śmierć, dlatego że innych wyroków w takich sprawach nie ma, jest zawsze czapa. I to nawet niezależnie, jak to będzie wyglądało, taki będzie finał tego. Wejść! Rozkuć! Wejść! Tak jest. Pani Henryko. Heniu. Grozi ci ciężki wyrok. I amnestia ci nie pomoże. Będziesz siedzieć w ciężkim więzieniu. Ale ja mogę pani pomóc. Może pani wyjść wcześniej, nawet za kilka dni. Ale jak? Mogę ci pomóc, bo uważam, że taka osoba jak ty nie powinna siedzieć w więzieniu. Chodzi o to, że zależy mi na pani i zrobię wszystko, żeby ci pomóc. Wszystko. Rozumiesz? No właśnie... Nie rozumiem. No dobrze, to powiem inaczej. Pani mi się podoba. Co? Bzdura jakaś. Przecież jestem żoną bandyty, którego zabiliście. Moje dziecko też zabiliście. Chce pan sobie zaszkodzić? A może to wszystko to tylko jakaś gierka? Jakiś żart, żebym coś powiedziała. To nie jest ani gierka, ani żart. Chcę ci pomóc i pomogę. Jeśli to już wszystko, to proszę odprowadzić mnie do celi. Wyjść! Zabrać osadzoną. To jest.
Początkowo odmawiała, ale jego determinacja i upór sprawiły, no, że nie miała wyjścia, że chciała żyć, miała 20 lat. I on swoimi koneksjami, przez swoje wpływy, prawdopodobnie załatwił, że ona została objęta powszechną amnestią w marcu 1947 roku. Nie wiem, w jaki sposób udało mu się tą sprawę przeciągnąć aż do wszystkiego, ale no, widocznie miał takie możliwości, skoro był prokuratorem nadzorującym to wszystko. W każdym bądź razie skończyło się tak, że doczekała się amnestii matka. Pytałam się, jak to można kogoś nie kochać i wyjść za niego. No przecież nie miała wyboru. I tak by zginęła. No na pewno z biegiem czasu jakieś to uczucie było, skoro urodziła dwójkę dzieci. W tym czasie już nie żył jej były mąż, więc w 1948 roku wzięła ślub z moim ojcem. No i tu się zaczęła właśnie już taka saga rodzinna, bo o tym wszystkim, mimo że było to utrzymywane w tajemnicy, o tym ślubie dowiedziała się nasza kochana władza. Ludźko o swojej znajomości zameldował swojemu dowództwu. On był ideowym komunistą, można powiedzieć, członkiem PPR-u, wzorowym oficerem śledczym. Zawarli potajemnie związek małżeński, bo trzeba powiedzieć jasno, w otoczeniu Stanisława Ludźki, które było otoczeniem komunistycznym, prosowieckim, takie małżeństwo było faux pas. Było czymś niedopuszczalnym. Również otoczenie Henryki, żołnierze NSZ-u, odbierali to jako zdradę, tak? Zdradę ideałów, za które walczył jej mąż. Przełożeni kazali mu ten związek zakończyć, zerwać wszelkie stosunki, ale żadne prośby i groźby nie działały na Ludźkę. Ostatecznie trafił on pod sąd oficerski, honorowy, nomen omen, sąd oficerski w Ludowym Wojsku Polskim. I dostał za to tylko i wyłącznie degradację, a później wydalenie z wojska. Siadaj. Czy wiecie, dlaczego zostaliście wezwani na to spotkanie? Tak, obywatelu majorze. Chodzi o moje życie prywatne. Tak. Chodzi o wasze życie osobiste. Ponieważ w prokuraturze wojskowej powinno być się czystym ogół za. A wy tacy nie jesteście. Ożeniliście się, czy wzięliście ślub, zwał jak zwał, z niejaką Brzuszek Henryką. Byłą żoną tego bandyty z Narodowych Sił Zbrojnych. Tak, ale ja wziąłem ślub dlatego, że ją kocham. Co ty mi pierdolisz? Miłość? Ty w to wierzysz? Jakbyś mi powiedział, że kochasz Związek Radziecki czy Partię Robotniczą, to bym ci jeszcze uwierzył. Tym całym ślubem swoim nas ośmieszyłeś i dlatego postanowiliśmy, że zostaniesz zdegradowany, wyrzucony z partii i masz opuścić Lublin, żebyśmy cię więcej tu nie widzieli, a już na pewno nie słyszeli. To odbiło się strasznie na nim. On stracił w ogóle perspektywy, bo przed nim stała kariera otworem. Wyrzucony z partii, był persona non grata za to, że się ożenił z wdową podowódcy bandy NSZ-owskiej. Miał postawiony przed sobą wybór. Albo kariera, albo Henryka. On ją bardzo kochał, on był w niej szalenie zakochany i postawił na nią, mimo wszystko, że wiedział, jakie czekają go konsekwencje. Mój kolega, z którym akurat graliśmy razem w brydża, wcześniej mnie uczył w technikum mechanicznym, został pierwszym sekretarzem Komitetu Miejskiego w Kielcach. Jak spotkaliśmy się, wyjechaliśmy kiedyś na brydża czy coś, mówi: słuchaj, a coś ty, mówi, nabroił, ledwie, mówi, studia skończyłeś, a masz tak zapaprane papiery. Ja mówię: nic nie wiem o tym. No słuchaj, masz w komitecie wpisane w papierach, że nie możesz nigdy pełnić funkcji kierowniczej. Czyli jest to naprawdę śmieszne, bo przecież ja nie miałem w ogóle nawet pojęcia o tym, kim moi rodzice byli, a coś takiego pojawiło się. W 1969 roku
przeniosła się wraz z nastoletnią córką do Koszalina. Podjęła pracę w takim przedsiębiorstwie Konsumy, w którym krótko pracowała i następnie została przeniesiona do domu książki, gdzie pracowała jako księgowa do przejścia na emeryturę w 1982 roku. Ona nigdy nie wyszła bez korali z domu, bez rękawiczek, kapelusza. Zawsze była taka dama. Ale była bardzo ciepłą kobietą. Nigdy o nikim nie wyrażała się źle. Nigdy nikomu niczego nie zazdrościła. O rodzinie swojej najbliższej mówiła zawsze bardzo ciepło. I nawet w głosie jej było słychać, że no to jest jej rodzina, to jest cała jej miłość. Dzieci, wnuki, prawnuki. Przez całe życie, całą młodość, kiedy żeśmy się stykali z nią, nigdy w życiu nie odczuliśmy, że ona przeszła przez takie piekło i że coś takiego było w jej życiu. Najmniejszego podejrzenia nie mogliśmy mieć, że coś takiego jest.